Mogę zacząć od marudzenia, wybaczcie mi. Kurczę. No takich samochodów po prostu już nie będzie. To jest ostatni tego typu samochód od Porsche z centralnie położonym silnikiem spalinowym, samochód sportowy. Nie mówię o jakichś tam hypercarach, ale tego typu aut już nie będzie. Analogowe zegary, patyk do zmiany skrzyni biegów, bardzo blisko osadzony koło ręki, wolnosący silnik. Czego chcieć więcej, moi drodzy? 10 tysięcy obrotów na obrotomierzu. O czym my tu w ogóle mówimy? Więc ta przyszłość nie napawa optymizmem, ale pozostaje mi się cieszyć, że dzisiaj jako nowy samochód coś takiego jest produkowane. Coś, co, wierzcie mi, nie ma w zasadzie konkurencji. Już Wam będę tłumaczył dzisiaj dlaczego. Posłuchajcie tego. Jeszcze nie mam dachu do tego, no nie? Myślę, że minę mam identyczną jak w GT4 RS-ie, którego Wam pokazywałem chyba już półtora roku temu. Ale to nie będzie dosłownie taka sama recenzja, mimo że bardzo podobna. Mały tunel. Myślę, że mikrofony nie były w stanie tego wytrzymać. Spider RS, którym jadę, którego nie należy mylić z RS Spiderem, czyli samochodem, prototypem tak naprawdę, który startował w Le Mans. To samochód bliźniak dla Caymana GT4 RS, tyle że z miękkim dachem, a tak naprawdę bez dachu, bo od kiedy ten dach zdjąłem, a raczej zdejmowaliśmy we trzech, zajęło nam to 5 minut, to ja tego dachu w ogóle nie zakładam. Nawet się nie odważę. Wyjeżdżam tylko wtedy, jak jest ładna pogoda, ale o tym jeszcze będę Wam mówił. W każdym razie, to są samochody, które są odpowiedzialne za jedne z najpiękniejszych dźwięków, jakie możecie sobie wyobrazić. No dobra, jakiś tam... O. To, co tu się dzieje od 4000 obrotów do 9, a między 8 a 9, to jest najlepszy koncert, jaki moglibyście sobie dosłownie wyobrazić. Wow. Wow. Wszystko za sprawą wyczynowego wręcz silnika z GT3, wolnosącego, atmosferycznego, 4-litrowego. No i wlotu powietrza, który zasysa dosłownie 1000 litrów tego powietrza zaraz za Waszym uchem. W GT4 tam ten wlot zastąpił szybkę tą małą. Tutaj no jest dosłownie tak zwanym music boxem, bo tak go Preuninger ochrzcił, przyczepionym do auta zaraz za Waszym uchem. Jaki to jest sztos? Jak tylko wsiadłem do tego auta, od razu miałem ciarki. Co ciekawe, na rzecz Spidera Porsche porzuciło nazwę Boxster, po prostu nazywa się Spider RS. I filozofia przy tworzeniu tego auta nie była aż tak zadaniowa jak w przypadku GT4 RS-a, gdzie mamy duże tylne skrzydło, trochę inne zawieszenie, podkreślam, trochę inne zawieszenie. To jest samochód, który bardziej powstał do tego, żeby jeździć po drogach typu B, żeby pojechać w Alpy, żeby pojechać na wybrzeże, żeby cieszyć się tymi krętymi, wijącymi się jak węże drogami, wąskimi, nie za szybkimi. W takich warunkach ten samochód czuje się najlepiej. Oczywiście ze złożonym dachem, bo po cholerę ten dach składać. Okej, dostaniecie wtedy 10 dB więcej dźwięku, ale największą przyjemność będziecie czerpać właśnie z takiej jazdy, którą ja teraz uskuteczniam. Bo wierzcie mi, to jest grubo ponad 100 dB, które trafia do Waszego ucha. Dla niektórych wręcz nie do wytrzymania. Także Andy Preuninger, ojciec tego samochodu, nadał mu taki nieco bardziej zrelaksowany charakter, co nie oznacza, że jest miękką fajką, no bo nie zapominajcie, to jest samochód budowany przez dział motorsportu, no i ma jednak na sobie to oznaczenie RS, a RS do czegoś zobowiązuje. Fundamentalnie te samochody są w zasadzie identyczne, no w końcu mają ten sam zespół napędowy, mają ten sam silnik, silnik o mocy
500 koni, 450 Newtonometrów momentu obrotowego, silnik, który wkręca się na 9000 obrotów. Statystyki tych samochodów zresztą są bardzo podobne. Do 100 km na godzinę rozpędzicie się w czasach około 3,5 sekundy, do 200 w niecałe 11 sekund. Ale postrzeganie Boxstera czy Caymana jako takie niepełnoprawne zabawki, jako samochody, które żyją w cieniu 911, w przypadku obydwu tych samochodów są zupełnie błędne. Wierzcie mi, to są prawdziwe potwory, które mają niewiele wspólnego z bazowymi wersjami tych samochodów i tak też należy je postrzegać, bo często czytam komentarze. Ale jak to Boxster za milion, czy GT4 za milion? Tak, za milion, bo to jest całkiem inny samochód. Moim największym komplementem jest chyba to, że postrzegam te auta w kategorii super samochodów. Próżno szukać w Spyderze RS, w ogóle w jakimkolwiek RS-ie, manualnej skrzyni, choć uwielbiam je w Porsche, no to jednak te PDE-ki no, są obłędnie szybkie. Biegi zmieniać można na dwa sposoby w tym PDE-ku. Po pierwsze patykiem, który jest wyjątkowo cudownie umiejscowiony. Macie wtedy wrażenie, jakbyście jechali rasowym, wyścigowym, czy nawet rajdowym samochodem, bo te auta mają w sobie taki vibe. No, przy kierownicy malutkie łopatki przytwierdzone do koła kierownicy. Nimi akurat za specjalnie się nie bawię. Wolę patyk, chociaż wtedy to wymaga w dużej mierze, nierzadko, prowadzenia jedną ręką. I mimo, że to auto zostało stworzone na boczne drogi, na wąskie drogi, to i tak rozpędza się do prawie 310 km na godzinę. Więc lepiej, żebyście mieli solidną brylantynę na czuprynie, bo z pewnością Wam się popsuje. Tu wieje mocno nawet przy 110, przynajmniej przy moim wzroście. Mimo tego, że pozycja za kierownicą no jest genialna, jest wzorowa. Kierownica na wysokości mojej klatki piersiowej. Siedzę dosłownie na podłodze tego samochodu w agresywnym, kubełkowym, karbonowym fotelu, którego wnętrze można sobie dostosowywać i dokupić różne twardości. Wiecie, co jest zaskakujące? Że to auto jest lżejsze od GT4 RS-a. Dlaczego? Bo Porsche wypruło sobie dosłownie flaki, żeby ten samochód był jak najlżejszy. Nawet od zwykłego Spydera jest lżejszy o 40 kg. Jak oni to zrobili? No nie ma nawet dyszy do spryskiwaczy reflektorów. Szyby są cieńsze, dywaniki są cieńsze, a drzwi otwieram za pomocą takich paseczków. Na klamki nie macie co liczyć. Ja nie umiem normalnie jeździć tymi samochodami. Mam wrażenie, że one do tych 4000 obrotów kompletnie się męczą. Samochód jest prosty w swojej konstrukcji, minimalistyczny i to jest jego ogromna zaleta. Z luksusów, które tutaj mam, klimatyzacja, Apple CarPlay i opcjonalne audio Bose. No, będziecie musieli się wysilić, żeby cokolwiek z tego radia usłyszeć, jeżeli będziecie się poruszać w przedziale 4-9 tysięcy obrotów. Oczywiście jest lornetka, tak jak w starszych Porsche'ach, no kocham to przycisk, który jeszcze bardziej aktywuje wydech, ogłuszający wydech wręcz w tym samochodzie. Jeżeli nie lubicie się odchudzać, a chcecie jeszcze zdjąć z tego samochodu kilka kilogramów, no to po to jest pakiet Weizach i kute magnezowe felgi. Na samych felgach zdejmiecie 10 kg. No niestety to nie są tanie rzeczy, bo za taki pakiet z felgami musicie dopłacić 137 tysięcy złotych. Kosmos przy wyjściowej cenie 800 koła za ten samochód. Niemniej, czy te rzeczy to warunek sine qua non, żeby tym autem jeździło się super? Nie sądzę. Myślę, że w przeciwieństwie do tej specyfikacji, która kosztuje 1 100 tysięcy złotych, spokojnie, bez tych pakietów, dodatkowych, drogich rzeczy, możecie się zamknąć w kwocie 1 000 000 z doposażonym samochodem. Hamulce w tym przypadku opcjonalne, ceramika, potężne tarcze, potężne zaciski, pięknie polakierowane na czarno w przypadku tego samochodu. No, jak zwykle ceramika w Porsche niezwykle precyzyjna. Dość twardy pedał w użyciu, ale dzięki temu można co do milimetra dozować sobie te siły hamowania. W każdym razie wada tych hamulców, no niestety, piszczą. Wsiądziecie w auto za bańkę i będziecie piszczeć na mieście. No mogłyby nie piszczeć, prawda? No, samochód jest zmysłowy, sensualny jest takie ładne słowo, działa na wszystkie zmysły, przede wszystkim na słuch, ale też on jest bardzo przyjemny wizualnie. Całe wnętrze wykończone jest
w Alcantarze przeszytej czerwoną nicią, łącznie z kierownicą. Kierownica bez żadnych przycisków, nic mnie tutaj nie rozkojarza, po prostu mam patrzeć na drogę i jechać. Obrotomierz, te analogowe zegary, moim zdaniem to było szczytowe wnętrze w Porsche i szczytowe czasy w Porsche. Przypominam, że w nowej 911 jest już wszystko cyfrowe. Nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że możecie tego samochodu używać do cruisingu. Oczywiście, jeżeli poruszacie się do 3000 obrotów, bo powyżej tego no jest po prostu w cholerę głośny i śpiewa, ale to jest cała esencja i cały duch RS-a, żeby iść ponad te 3000, posłuchajcie jeszcze raz. O przyczepność dbają semisliki. Michelinę Pilot Sport Cup 2. Auto jest super usłuchane. Przednia oś nie aż tak agresywna i nie aż tak precyzyjna jak w GT3, no ale oni specjalnie to zrobili w ten sposób. Co nie zmienia faktu, że daje masę, ale to masę frajdy z jazdy. Ma świetny balans, jest pięknie wyważony, jest zwiewny, jest lekki, jest taki, jak być powinien. Wspaniałą cechą tego auta jest jego responsywność, reaguje natychmiastowo na zmiany biegów, na pedał gazu, na delikatne ruchy kierownicą. To wszystko tutaj jest, czyli dokładnie to, czego my kierowcy od takiego samochodu oczekujemy. Jeżeli jesteś purystą, lubisz Porsche, masz wolną bańkę, to nie kupuj Spydera RS. Kup sobie GT4 RS. I tu dochodzimy do największego problemu, jaki ja mam z tym samochodem. To jest, kurczę, ten dach. No niestety, przez to, że on się składa z dwóch części, przez to, że ta procedura składania tego samochodu jest taka, jaka jest, no mam taki niepotrzebny stres, że nie wybrnę z pewnych sytuacji. I tu, no przy zapewnionej pogodzie, w miejscach, gdzie to słońce świeci przez 300 dni w roku, jak na przykład San Moritz, jeżeli to by było moje auto numer 7, pokusiłbym się, ale na dziś dzień, nie mam wątpliwości, wybrałbym GT4 RS-a z tym samym motorem, z tym samym dźwiękiem. Okej, no trochę bardziej agresywnego, ale bardziej praktycznego. Aczkolwiek praktyczność tego samochodu, o tym też należy wspomnieć, jest całkiem niezła. Po pierwsze, spory zasięg, bo bak 90 litrów w tak małym samochodzie. Po drugie, dwa bagażniki. Z przodu spory kuferek, chyba 120 litrów. I z tyłu, mimo że ten dach jest poskładany i pozwijany w te wszystkie rolki, tam też mamy całkiem niezły bagażnik. Także dwa bagażniki, możecie spokojnie jechać w trasę w Dolomity na przedłużony weekend ze swoją drugą połówką. I tym optymistycznym akcentem, z pesymistyczną nutką, patrząc w przyszłość, na elektrycznego następcę tego samochodu, żegnam się z Wami, widzimy się przy jakimś innym ciekawym, nietuzinkowym aucie, a ja jeszcze Wam pokażę, jak on wstaje na koniec z niskich obrotów, bo to też jest fajne. 2, 3 tysiące, przy 3 się zmienił dźwięk, 4, 5, zaczyna ryczeć, 6, zaczyna dobrze przyspieszać, 7, 8, 9, wow, ależ bestia. Do widzenia, trzymajcie się, hej!